moi drodzy, w kolejnym filmie. Dzisiaj mam dla Was Openboxa. Dawno Openboxa nie było, ale już teraz mogę Wam zapowiedzieć, że to nie będzie jedyny Openbox w tym miesiącu. Będzie też taki wyjątkowy, który tak w sumie spontanicznie wpadłam na pomysł, żeby go zrobić w momencie, kiedy dostałam powiadomienie, że przyjdzie do mnie duża paczka z zamówieniem z jednej z zagranicznych stron, ale nie o tym dzisiaj będziemy mówić, bo aż się docięłam. Tak, nie o tym mówimy dzisiaj, mówimy o naszej polskiej stronie i mówimy o kosmetykach z Ameryki i o tym pudełku, w którym znalazły się produkty, które sobie zamówiłam w tym miesiącu. I chciałam Wam powiedzieć jedną rzecz, najważniejszą tak naprawdę. Jest ona taka, że właśnie trwa promocja na stronie kosmetyki z Ameryki na markę Revolution i wszystkie te jej marki pochodne, wiecie, Freedom, I Heart Makeup i tak dalej, i tak dalej. Ja Wam wszystkie szczegóły odnośnie tej promocji umieszczę na dole i możecie być pewni, że w środku, w tym zamówieniu również znajdują się produkty Makeup Revolution. Co więcej, powiem Wam, że makijaż, który mam dzisiaj wykonany, jest w większości wykonany produktami, które się znalazły właśnie w tym pudełku, także jeżeli jesteście ciekawi, co tam tym razem zamówiłam i czym wykonałam ten makijaż w znaczącej większości, to zapraszam do oglądania i zejdziemy sobie teraz na dół do kadru podłogowego. Moi drodzy, jest pudełeczko radości i szczęścia. Także ja już tutaj sobie otwieram moje wspaniałe pudełeczko. Ta-da! Mamy worek próżniowy. Wspaniale. Wszystko jest pięknie zapakowane. I już Wam pokazuję, co sobie tym razem zamówiłam. No, zapakowane podwójnie. Więc tak, od początku lecimy. Mam dwie kostki mydła. Zamówiłam mydła takie naturalne. Jedno jest z barwy, drugie to jest biały jeleń oczywiście. Ja tych mydełek będę używać do czyszczenia pędzli. Ostatnio właśnie cały czas czyszczę pędzle naturalnym mydłem od Hani ze sklepu hania.com.pl i teraz stwierdziłam, że spróbuję takim zwykłym naturalnym mydłem, jak mi się to wszystko będzie sprawdzać, i właśnie wybrałam dwa na próbę, jedno z barwy, drugie z białego jelenia. To z białego jelenia jest ze słonecznikiem. Jeżeli się sfokusuje, to może to zobaczycie, a jak się nie sfokusuje, to nie zobaczycie. Nie wiem, o co chodzi dzisiaj z tym moim autofokusem. O, jest ze słonecznikiem. Proszę bardzo. Na wyjazd zamówiłam sobie spray do opalania 30 Malibu. Chciałam właśnie coś w sprayu, nie do smarowania takiego normalnego, tylko żeby właśnie było mi wygodniej rozprowadzać. Właśnie dlatego zdecydowałam się na tę wersję. 30, mam nadzieję, że będzie ok. No i z Makeup Revolution zamówiłam kilka rzeczy w związku z tym. Zamówiłam dwie mgiełki utrwalające. Powiem Wam, że zaczynam się przekonywać do używania tego typu kosmetyków właśnie po makijażu. Nie zawsze jeszcze o nich pamiętam. No, taką mam przypadłość. Nie zawsze po prostu pamiętam, żeby tego użyć, ale wykańczam jedną chyba z Makeup Academy. Ona nie jest zbyt rewelacyjna, ma kiepski ten atomizer, bardzo dużo się kropelek wydostaje, ale stwierdziłam, że spróbuję sobie właśnie z tych z Makeup Revolution, bo podobno słyszałam, że są całkiem niezłe, także mam dwie, białą i czarną, jest Extra Hold i Amazing Makeup, jak widzicie tutaj napisane. Mam też taki rozświetlacz, to jest Vivid Baked Highlighter i ja go mam w odcieniu Pearl Light, tak jak tutaj może widzicie. No zobaczymy, zobaczymy. Oczywiście zamówiłam sobie też taką paletkę i ona za mną już chodziła bardzo, bardzo długo, bo ja ją widziałam jakiś czas temu i na Instagramie, i na YouTubie. Ona jest przepięknie, jak widzicie, zapakowana w przepiękny woreczek. Teraz właśnie ta marka już się nie nazywa Makeup Revolution, tylko Revolution. Nie wiem, czy to wytłoczenie tutaj będziecie widzieć, ale tak. Cudo. Czyż to nie wygląda pięknie?
Mam nadzieję, że się też równie pięknie sprawdzi. Ja mam fisia na punkcie rozświetlaczy i jak znajduję taki, który lubię, to potem używam go i używam, a jak coś mi się nie sprawdza, to po prostu przekazuję dalej. Mam jednak nadzieję, że te będą spoczko. No, opakowanie wygląda przepięknie. Wersja tej paletki, którą sobie wybrałam, to jest Radiant Rose, ale były jeszcze dwie inne, więc jeżeli Wam odpowiada jakaś inna opcja kolorystyczna, to oczywiście możecie spróbować. Z Make Up Revolution mam jeszcze tą paletkę rocznicową, ale ona była akurat dodawana jako bonus do tego zamówienia, gdzie to jest ta paletka Million. Na jej temat generalnie opinie też są w miarę pozytywne. Zaraz ją sobie otworzymy i Wam pokażę, jak wygląda w środeczku. To są właśnie kolorki, bardzo, bardzo mi się podobają, są bardzo ładne. Bardzo mi się podobają te kolorki, są bardzo, bardzo ładne. Szkoda, że nie ma matowego beżu, ale matowego beżu, no to jest moje jakby takie zboczenie, że ja muszę mieć zawsze w paletce matowy beż. I mam wszystkie paletki z matowym beżem, nie no, nie wszystkie, ale sporo. Tak to kolory przedstawiają się bardzo, bardzo przyjemnie. Generalnie paletka jest dosyć chłodna, ale lubię takie odcienie. Z Make Up Revolution mam też paletkę Sofix. To jest paletka, która jest bardzo chwalona. Ja byłam jej ogromnie ciekawa. Jak widzicie, kolorki, które się tutaj znajdują, są bardzo, bardzo różnorodne, więc myślę, że fajnie mi się to wszystko sprawdzi i no już nie mogę się doczekać, aż jej użyję. Generalnie znowu mam fazę na palety. Części swoich palet się pozbyłam. I też niektóre wylądowały na wyprzedaży na moim Instagramie, więc jeżeli macie ochotę, to polecam obserwować mnie na Instagramie, bo tam może czasem właśnie się trafić jakaś fajna wyprzedaż, możecie coś kupić markowego taniej, bo ostatnio sprzedawałam raczej same takie droższe rzeczy, a prawie nieużywane. Także tak, taka dygresja, wracając do tematu, właśnie zamówiłam paletę Sofix, ale to nie jest jedyna paleta, która znajduje się w tym zamówieniu. Po prostu skorzystałam z tej opcji, że Revolution było taniej, a zaraz Wam pokażę inną paletę, która też tutaj się znalazła. Natomiast muszę Wam pokazać jeszcze coś, bo to jak zobaczyłam, to musiałam, po prostu musiałam. Zostały wprowadzone nowe maseczki z Bielendy. I słuchajcie, to jest Juicy Jelly Mask i ona jest z aloesem i arbuzem. Czyż to nie jest piękne? To są po prostu jedne z moich dwóch najulubieńszych rzeczy na świecie, jeśli chodzi o pielęgnację. No, nie mogę się doczekać. Już czuję po prostu, jak to będzie wspaniale i pięknie pachniało, jak się tego będzie dobrze używało. Na pewno dam Wam znać. No, jestem mega, mega tą maseczką podjarana. Jeśli tutaj chodzi jeszcze o Revolution, to zamówiłam sobie też coś takiego, co wydaje mi się, że jest poniekąd inspirowane tym Maybellinem. Bo tutaj jest coś, co się nazywa Brow Tint, czyli właśnie taki żel barwiący do brwi. Ja go mam w odcieniu taupe, tak zamówiłam taki bezpieczny kolor, bo bałam się, że jak zamówię coś ciemnego, to potem nie będę miała jak wyjść z domu, bo sobie zrobię krzywdę na brwiach. Więc to tak bardziej do testów, ale to też właśnie w ramach tej całej akcji na Revolution. Zobaczymy, czy mi się sprawdzi. Dajcie znać, czy chcecie test takiego gadżetu. No ja jestem bardzo, bardzo ciekawa. Wróciły też korektory z Rowli. Słuchajcie, ja tego korektora tak długo szukałam. One wszędzie były wyprzedane. Nie mogłam go w żadnym Rossmanie czapnąć. Na szczęście udało mi się właśnie na kosmetykach z Ameryki. Zamówiłam go w odcieniu 01, czyli tym najjaśniejszym. Zobaczymy, jak mi się sprawdzi i jak to wszystko będzie wyglądać, ale też jestem mega podekscytowana, że w końcu go mam. Zamówiłam też kolejny odcień tej pomadki z Maybellina. No, wyglądała troszeczkę inaczej, tak jak Wam mówiłam, z tymi kolorami trzeba bardzo, bardzo uważać, ale zobaczymy, jak wygląda w środeczku. To wydaje się być taki ciepły nudziak. Oj, bardzo ciepły jest nawet. Zobaczymy, jak ja będę w tym wyglądać. Może Wam przygotuję jakiś taki make-up właśnie z tym, ale ja te pomadki dalej bardzo lubię i też zauważyłam, że oprócz moich ulubieńców, one się znalazły w ulubieńcach wielu innych dziewczyn w tym miesiącu, także nie byłam jedyna. Naprawdę są dobre, uwierzcie mi, rewelacja. Zamówiłam sobie też serum na porost głównie rzęs, bo chciałabym właśnie mieć taki efekt jak tutaj. Bo generalnie mam straszny problem ostatnio z rzęsami, kombinuję jak koń pod górę, a może po prostu warto zrobić sobie jakąś kurację, tak jak kiedyś. No i słynna paleta kolejna,
znowu nabla. Mówiłam wam, że poprzednio razem zamówiłam sobie paletę Dreamy, ale kusiła mnie też ta druga właśnie, Blooming Soul. Nie mogłam się powstrzymać i stwierdziłam, że ją również zamówię. No czyż te kolory nie są piękne? Piękna, cudowna jest naprawdę. Oj, będę się nią bawić na 100%. No i tutaj mamy już jakiś fajny beżyk nawet, który jest taki dosyć ciepły, ale mimo wszystko ten kolor wydaje się mega sztosem. Jego tutaj aż tak bardzo dobrze nie widać. On jest błyszczący, foliowy, ale czuję, że po prostu no jak Alchemy jest sztosem, tak to też może być niezły sztos. No i ten tutaj granatowo-fioletowy. Och! Czad, po prostu czad, także jestem mega podjarana. No i z Nabli zamówiłam sobie jeszcze jeden liner, już tym razem nie taki, on też jest jakby z tego co widzę, troszeczkę chyba z tej kolekcji, bo zamówiłam liner, który jest nieopalizujący, tak jak ostatnio, tylko ma konkretny kolor i zamówiłam sobie właśnie taki brązik błyszczący, coś ten deseń, zobaczymy. Dawno nie robiłam w ogóle sobie kresek takim zwykłym linerem. Tamten się nadawał tylko do nakładania go na coś ciemniejszego, natomiast ten będzie, wydaje mi się, dobry do używania w pojedynkę. No, przekonamy się. No i też na wyjazd zamówiłam sobie taki mini płyn, bo to jest jeden z moich ulubionych płynów, jeżeli chodzi o Bielendę. Wiecie, że kocham płyny micelarne z Bielendy. Donka chyba też. Widzicie? Niuńka, nie ocieraj się o to! Hej! Spadówka. Więc postanowiłam sobie zamówić, bo po prostu zauroczyło mnie to opakowanie. Jest takie malusie, ma tylko 30 ml. Także tak, i tu jeszcze jednej rzeczy wam nie mówiłam, a jako gratis do zamówienia wybrałam sobie te Invisi Bubble, ponieważ bardzo, bardzo ich lubię używać i ciągle je gubię. Donka pewnie gdzieś je wynosi. No dobrze, moi drodzy, to by było wszystko. Teraz wracamy do normalnego kadru, żeby mogła się z wami pożegnać jak człowiek. No i to by było wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik i o to pudełko. Mam nadzieję, że jego zawartość wam się podobała. Mam też nadzieję, że makijaż, który mam dzisiaj wykonany tymi produktami, wam się spodobał. No, ja już miałam kiedyś coś podobnego zrobione na oczach. Wtedy inspirowałam się Tati i używałam bodajże beztalkowców z Glam Shopu. Dzisiaj użyłam tej paletki z Nabla. No, jestem zachwycona tym, jak to wszystko wyszło. Ten kolor z Maybellina, który widzieliście na samym końcu, nie wygląda najgorzej. Wydawało mi się, że będzie bardzo źle, aczkolwiek nie jest, no może nie tego koloru się spodziewałam, ale nie jest źle i nawet jakoś tam w miarę się z tym makijażem zgrywa, także tak, zdecydowanie. Rozświetlenie to jest ten rozświetlacz z Revolution, z tego takiego puzderka. No i tak, no to jest większość rzeczy, które wykorzystałam, które pamiętam przynajmniej w dzisiejszym makijażu. Jeżeli filmik wam się podobał, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. Czekam też na wasze komentarze odnośnie zawartości paczki, może odnośnie mojego makijażu. Nie wiem. W opisie znajdziecie linki do wszystkich produktów, o których mówiłam, a także, tak jak mówię, o tych szczegółach promocji, która właśnie obowiązuje na markę Revolution i jej marki pochodne. Tam też znajdziecie oczywiście mojego Instagrama. Link też wyświetla, znaczy nazwa wyświetla się tutaj albo tutaj. Tak jakoś. Więc zachęcam do obserwowania mnie tam, bo tam jestem zdecydowanie częściej, pokazuję wam więcej i też tam częściej jest Donka, która tutaj teraz leży na dole. Oczywiście, jak zawsze, tradycyjnie na koniec, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to gorąco zachęcam do subskrypcji mojego kanału i do klikania w dzwoneczek, abyście mogli być wszystkimi moimi filmami na bieżąco. Dzisiaj się z wami żegnam, do zobaczenia następnym razem, pa pa!